Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi było miło być z Wami tutaj w Katowicach. Ja Wam powiem, że pomimo tego, że pochodzę z Polski, to w Katowicach nigdy nie byłem aż dopiero 1 lipca. Byłem teraz w tym roku po raz pierwszy. Pojechałem na wycieczkę do Chorwacji i Czarnogóry. I z Czarnogóry miałem lot do Katowic. To był mój pierwszy. Moja pierwsza wizyta w życiu, a dzisiaj już jestem po raz drugi. A nie wiem, czy Państwo już zauważyliście, że tam pisze część pierwsza. Wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że jest część druga, jest część trzecia, jest część czwarta. Także może, jeżeli Państwu się spodoba to, co ja mam do przekazania, to nie będzie to drugi i ostatni mój pobyt tutaj w Katowicach. Jeszcze raz mówię, miło być z Wami. Dzisiaj pójdziemy troszeczkę ponad to, co sądzę już nauczyliście się tutaj uczestniczając na Klubie Zdrowia. Bo na pewno dowiedzieliście się już o tym, żeby spożywać obfitą ilość owoców, warzyw, prawda? Żeby spożywać pieczywo pełnoprzemiałowe, a nie to rafinowane białe, prawda? Żeby włączyć do naszej diety czy pestki, czy orzechy pod różną postacią. Dzisiaj ja w to osobiście jak najbardziej wierzę. Zresztą powiem Państwu szczerze, od ponad 30 lat jestem wegetarianinem, a przez ostatnie 17 lat około jestem weganinem. Przy czym ja nazywam siebie praktycznym weganinem, co ja przez to rozumiem. Gdy jestem w domu, nie kupuję ani nabiału, ani jajek, ani powiedzmy mleka krowiego, bo jestem w stanie przygotować sobie moje potrawy z produktów roślinnych tylko. Natomiast ja dość dużo podróżuję. Byłem i w Azji, i w Afryce, i w Ameryce Południowej, i w innych miejscach. I powiedzmy, kiedy podróżuję, nie zawsze mam te produkty, które chciałbym zjeść. A wierzę w to, że lepiej zjeść coś, czego na co dzień może nie jem, niż mieć złożoną dietę, prawda? A więc jak mówię, ja absolutnie wierzę i praktykuję te zasady, o których Państwo już na pewno usłyszeliście na tym miejscu, czy na, nie wiem, spotykaliście się regularnie na innym miejscu, ale w ramach działalności tego klubu. Natomiast ja chciałbym się Państwu podzielić dzisiaj informacją na temat witaminą, która jest moją specjalnością. Ja to, co publikuję jako badanie naukowe, czy książkę, którą napisałem, o której była mowa również, to jest właśnie na temat witaminy B12. Witamina B12 jest nie tylko moją specjalnością, ale również moją pasją. I wierzę w to, że dodatkowo w sensie oprócz spożywania diety albo głównie opartej na produktach roślinnych, albo ekskluzywnie opartej na tych produktach, dodanie witaminy B12 czy źródeł witaminy B12 jeszcze będzie miało dodatkowy wpływ na nasze zdrowie. Ja tak troszeczkę z boku będę stał, bo chcę, żebyście Państwo mieli dobry namiar na ekran. Popatrzmy na ten cytat. Starzenie się powoduje głębokie zmiany wpływające na... Co tam jest napisane? Na wszystkie, prawda? To chciałbym podkreślić. Na wszystkie układy, organy i tkanki. Ja dzisiaj nie będę miał czasu mówić o tych wszystkich organach, ale chciałbym, to jest po angielsku, a to nie jest w tym momencie istotne, chciałbym mówić troszeczkę na temat jednego specyficznego układu w naszym ciele. Ale kiedy popatrzymy na ten schemat, zobaczmy, że... Ja może podejdę, bo nie mam tego lasera. Możemy zauważyć, że starzenie się, czy proces starzenia się wpływa na przykład na gęstość naszej kości, prawda? Wpływa na masę i kompozycję naszego ciała. Innymi słowy, gdy jesteśmy młodzi, czy młodsi, mamy więcej mięśni, a mniej tłuszczu. My się starzejemy, mamy więcej tłuszczu, a mniej tkanki tej beztłuszczowej, prawda? I tak dalej. Moglibyśmy pójść, zresztą nie wiem, czy Państwo utożsamicie z tym się, ale ja jeszcze pamiętam, gdy śmiałem się z mojego najstarszego brata, gdy musiał coś przeczytać, to nie położył sobie o tej książki czy gazety tak, tylko zrobił coś takiego. Kojarzycie Państwo? Wiecie, o czym myślę? Prawda? A dzisiaj
nieodzowny rekwizyt. Wszędzie zabieram, gdzie jestem, gdzie podróżuję, albo sam nie potrafię przeczytać nic bez okularów, prawda? Okej, popatrzmy. O, kolejny przykład zresztą, bo Państwo utożsamiecie się z tymi panami, prawda? U góry mamy zdjęcie jeszcze w czasie, kiedy to było czy kręcone, czy pokazywane w telewizji, a na dole bardziej współczesne ich zdjęcie, prawda? Mówiąc o procesie starzenia się, okej? Jakie czynniki wpływają na przyspieszenie i opóźnienie procesu starzenia się? Zadaję to pytanie, bo czasami mamy takie zrozumienie, czy taką opinię, że o, to wszystko jest w naszych genach, prawda? Chciałem, żebyście Państwo przeczytali cytat z jednej publikacji naukowych. Długowieczność jest tylko, co tam jest napisane? W umiarkowanym stopniu dziedziczona. Zdrowi i silni ludzie mogą umrzeć młodo, a słabowici mogą dożyć raczej sędziwego wieku. Zależy to od stopnia wystawienia jednostki, czyli osoby, na działanie stresu środowiskowego. Ten zwrot, stres środowiskowy, to naukowcy używają do opisując co? Opisując naszą dietę, opisując to, czy jesteśmy aktywni, czy prowadzimy siedzący tryb życia, opisując to, czy palimy, czy nie palimy, opisując to, czy pijemy alkohol, czy jesteśmy abstynentami i tak dalej, i tak dalej. Czyli o jakich czynnikach mówimy? O czynnikach naszego stylu życia, tak? A więc według tego cytatu, jeśli chodzi o długowieczność, prawda? Więcej długowieczność zależy od czego? Od stylu naszego życia, tak? Niż od tego, jakie geny otrzymaliśmy, okay? Jaki jest wpływ procesu starzenia się na pracę układu trawiennego? Tutaj też taki mam mały schemat przygotowany, ponieważ ten wykład skupia się na witaminie B12, do tego tylko o tym tylko będę mówił. Kiedy spożywamy jakieś źródło witaminy B12, myślę o pożywieniu, to zawsze ta witamina przyczepiona jest do białka. Zawsze. Okay? Żeby tą witaminę zaabsorbować, to musimy tą witaminę odczepić od tego białka. Okay? I tutaj mamy przedstawione to schematycznie. Okay? Mamy witaminę B12 przedstawioną w tym kolorze niebieskim i mamy to białko. Tak? Tutaj ze względu na działanie między innymi kwasu żołądkowego i enzymu, który nazywa się pepsyna, jesteśmy w stanie oddzielić tą witaminę B12 od białka. Okay? Dalej żołądek produkuje również coś, co nazywamy czynnikiem zewnętrznym. Czynnik zewnętrzny, w momencie, gdy ta witamina B12 odczepi się od białka, czynnik wewnętrzny chwyta ją i w tym momencie witamina B12 przyczepiona jest do tego czynnika wewnętrznego. I tu jest kluczowa informacja. Jeżeli z jakichś przyczyn witamina B12 nie przyczepi się do tego, co my nazywamy czynnikiem wewnętrznym, nie jesteśmy w stanie jej zaabsorbować. Niestety dla każdego z nas w procesie starzenia się my produkujemy coraz mniej kwasu żołądkowego i kwas żołądkowy, który my produkujemy, nie jest już taki silny. Okay? Państwo pamiętacie na skali pH, im większy ten numerek, tym co? Tym bardziej zasadowy jest odczyn, prawda? Czyli gdyby u osoby młodej, zdrowej, odczyn kwasu żołądkowego jest mniej więcej 1,5. Kiedy mówimy o osobie, która może mieć powiedzmy 60 lat, może to już być 2,5. Gdy mówimy o osobach starszych, może to być już 3,0 czy nawet powyżej, prawda? Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że ten enzym, który ja tutaj wyszczególniłem jako pepsyna, wydzielany jest przez nasz żołądek jako nieaktywny enzym. I on musi być uaktywniony poprzez działanie kwasu żołądkowego. Czyli jeżeli my mamy jakikolwiek problem, jeśli chodzi o stężenie i ilość kwasu żołądkowego, to będziemy mieli problem z czym?
z uaktywnieniem tego enzymu, który nazywamy pepsyną. A to jest ten enzym pepsyna, która oddziela nam witaminę B12 od tego białka. OK? Wszyscy Państwo rozumiecie? Tak? OK? A mówię, czy w procesie starzenia się mamy problem, jeśli chodzi o wytwarzanie kwasu żołądkowego. Dalej, w procesie starzenia się również mamy coraz większy problem, żeby wyprodukować czynnik wewnętrzny. I faktycznie u wielu osób starszych czynnik wewnętrzny w ogóle nie jest produkowany. Prowadzi to, jak wspomniałem, do tego, że co? Że nie jesteśmy w stanie zaabsorbować witaminy B12, a jeżeli nie jesteśmy w stanie jej zaabsorbować, to co wtedy? No to może powstać do różnych problemów, w tym między innymi anemii złośliwej, prawda? Oczywiście, ok? Jest tylko jeszcze inny niuans, jeśli chodzi o absorpcję, do którego ja później jeszcze powiem, o którym później powiem, ale to mniej więcej tak wygląda w tym momencie. Popatrzmy na inne zagadnienie. Spożycie witaminy B12 w społeczeństwie polskim. Okay? Tutaj mamy wyniki badania opublikowanego w Kardiologii Polskiej, a więc polskie badanie, gdzie zauważono, że 32% mężczyzn i 51% kobiet spożywały mniej witaminy B12 niż zalecenie. A więc chciałbym, żebyście Państwo sobie wyobrazili w tym momencie, że mówimy o osobie starszej, tak, która znajduje się w tej kategorii, czyli spożywa niższą ilość witaminy B12 niż zalecenie, tak? I do tego szansa jest, że co? Że produkuje kwas żołądkowy o stężeniu niższym niż powinno być, tak? I ma jeszcze problem, jeśli chodzi o syntezę czynnika wewnętrznego, okay? Ta osoba będzie miała dodatkowe jakieś, czy jeszcze większe ryzyko powstania niedoboru witaminy B12 w tym momencie. Chciałbym jeszcze dodać taki ciekawy niuans, mianowicie zalecenie, jeśli chodzi o spożycie witaminy B12 w Polsce, to 2,4 mikrogramy na dzień. Ciekawe, proszę, ile jest 2,4 mikrogramy? To jest tak mało, że nawet nie będziemy w stanie zauważyć tego, gdybyśmy mieli to na ręce. Są to minimalne ilości. Bardzo mało. Tak. Dla przykładu, dla porównania. Okay? Gdy będziemy mieli, powiedzmy, szubatą łyżeczkę, czy mąki, czy cukru, czy soli, to tam mamy 5 gramów. Okay? 5 gramów. A my mówimy o 2,4 mikrogramy. Okay? Więc znacznie niż mniej tego, bardzo, bardzo mało ilości. Okay? Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że najnowsze zalecenia, które zostały wydane przez Unię Europejską, mówią, że osoba dorosła powinna spożywać 4 mikrogramy. Nie 2,4, ale 4. Czyli polskie zalecenia są w tym momencie, według najnowszych badań, bo te zalecenia Unii Europejskiej są, jak powiedzieć, takie najnowsze. Okay? One zostały wydane w roku 2015, a polskie na początku lat 2000. Okay? Na bazie najnowszych badań my wiemy, że powinniśmy spożywać jeszcze większą ilość. Czyli gdybyśmy zastosowali kryteria tego, czy ktoś spożywa dostateczną czy niedostateczną ilość witaminy B12 do tych zaleceń Unii Europejskiej, prawdopodobnie mówilibyśmy o czym? O jeszcze większym procencie osób, które nie spożywa dostatecznej ilości. Oczywiście spożywanie niedostatecznej ilości danego związku chemicznego, czy związku odżywczego, w tym momencie witaminy B12, prowadzi do czego? Do niskiego jej poziomu w strumieniu krwi i do niskiego jej poziomu w naszych komórkach, gdzie jest to wykorzystywane do różnych procesów fizjologicznych, prawda? Czy często występuje niedobór witaminy B12? Zadaję to pytanie dlaczego? Bo znam ludzi, którzy mają takie pojęcie, że witamina B12, czy niedobór witaminy B12, to jakiś tam problem tylko u niektórych tak zwanych wegan, czyli tych, którzy w ogóle nie jedzą czy mięsa, czy produktów zwierzęcych, prawda? Takie niektóre poglądy są nie tylko w Polsce, w innych miejscach również. Chciałbym, żebyśmy skontrolowali, czy skorygowali ten pogląd z tym, co mówią nam badania. Popatrzmy, to jest cytat z najlepszego pisma naukowego na świecie, jeśli chodzi o odżywianie, American Journal of Clinical Nutrition.
gdzie czytamy tak. Niedobór witaminy B12 jest powszechny w bogatych krajach, zwłaszcza wśród osób starszych, a jest szczególnie rozpowszechniony wśród biednych społeczeństw świata. Tak powszechne występowanie tego zjawiska było w przeszłości lekceważone z kilku powodów, w tym ze względu na błędne przekonanie, że prawdopodobieństwo niedoboru jest małe za wyjątkiem grupy wegan i osób z anemią złośliwą, a także ze względu, że zwykle potrzeba 20 lat, żeby zużyć zapasy tej witaminy. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że ta druga część tej wypowiedzi mówi, że to są były założenia jakie? Błędne, prawda? Że to były założenia błędne, a dzisiaj zostało pokazane, że niedobór jest bardzo powszechny. Kolejny cytat z tej samej publikacji. Niedobór spowodowany niedostatecznym spożyciem witaminy B12 jest poważnym problemem na kontynencie indyjskim, w Meksyku, Centralnej i Południowej Ameryce i w niektórych rejonach Afryki. Wśród Azjatów niedobór spowodowany niedostatecznym jej spożyciem nie jest powszechny oprócz grupy wegetarian. Pytanie, czy te cytaty brzmią dla Państwa, czy mówią dla Państwa, mówią Państwo to, że niedobór to tylko kwestia kilku wegan może? Absolutnie nie, prawda? Niedobór jest powszechny, a szczególnie osoby właśnie starsze ze względu na te zmiany fizjologiczne spowodowane procesem starzenia się, o których wspomniałem, do tego się przyczyniają. Jaki skutek powoduje niewłaściwy poziom witaminy B12? To jest w tym momencie najważniejsze. Do tej pory to, co mówiliśmy, to takie informacje wstępne. Okay? Popatrzmy, że to, co się dzieje przy niedoborze, czy gdy zaniża się poziom witaminy B12 w surowicy krwi, okay, przedstawiony na tej osi poziomej, to powoduje to, że rośnie poziom czegoś, co my nazywamy homocysteina. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może dla niektórych z Państwa jest to nowe słowo, prawda? Homocysteina. Okay? Homocysteina jest czymś, co możemy porównać do cholesterolu. Okay? Cholesterol jest niezbędny do naszego zdrowia. Problem powstaje kiedy? Problem powstaje, gdy cholesterol jest za wysoki. Prawda? Homocysteina jest niezbędna dla naszego zdrowia. Problem powstaje, gdy ta homocysteina jest zbyt wysoka, a może stać się tak kiedy? Gdy obniża się, prawda, poziom witaminy B12, jak to jest przedstawione na tym wykresie. Dodam jeszcze do tego, czym jest homocysteina i co wpływa na jej poziom, okay? Więc homocysteina należy, czy mówimy o niej jako aminokwas, ale nie jest to aminokwas, który my spożywamy z pożywieniem. Jest to aminokwas, który my sami tworzymy. Każdy z nas, każdy z Państwa tworzymy homocysteinę przez nasz organizm. Wykorzystujemy do tego inny aminokwas, który nazywamy metioniną. I tam jest cała seria reakcji i w końcu te reakcje prowadzą do wytworzenia homocysteiny. Okay? Homocysteinę, czy poziom homocysteiny można modyfikować? W jaki sposób? Gdy mamy odpowiednią ilość, gdy spożywamy odpowiednią ilość witaminy B6, popatrzmy, że homocysteina może być przekształcona na inne związki chemiczne, które nie będą miały jakiegoś tam negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Okay? I dalej, gdy mamy odpowiednie stężenie kwasu foliowego, to inna witamina z grupy B, również ten kwas foliowy, pomoże nam zmniejszyć poziom homocysteiny. Okay? Ciekawostką jest to, witamina B6 jest rozpowszechniona w różnych produktach. Tak naprawdę, jeżeli nasza dieta oparta jest na różnorodności różnych produktów, z różnych grup, warzyw, owoców, pestek i tak dalej, prawda? Nie powinniśmy mieć problemu z odpowiednim spożyciem witaminy B6. Kwas foliowy znajduje się w takich produktach jak fasole różnego rodzaju, czy produkty fasolowe, czy strączkowe, warzywa strączkowe, a więc soja, soczewica, nawet fasola biała, cieciorka, czy cieciorzyca, prawda? Cieciorzyca i inne. Zielone liście, dokładnie, nawet z łaciny
Słowo, które my używamy, czy przetłumaczyliśmy jako kwas foliowy, z łaciny to jest folacy, co oznacza dosłownie, oznacza liść. W języku angielskim my mamy takie określenie foliage. Foliage to jak liście spadają na ziemię w okresie jesieni. Okay? To jest znów wzięte z tego łacińskiego słowa. Czyli warzywa liściaste typu dokładnie, jarmuż, prawda? Możemy tam dodać szpinak i inny, tego typu, nie? Czyli znów z kwasem foliowym tak naprawdę nie powinniśmy mieć problemu. Wiecie Państwo, kto ma problem, jeśli chodzi o niedostateczne spożycie kwasu foliowego? Osoby, które nie spożywają dostatecznej ilości owoców i warzyw. Szczególnie, jeżeli nie spożywają dostatecznej ilości tych warzyw strączkowych. Zresztą w Polsce rząd polski nakazał dodanie kwasu foliowego do mąki. Zresztą ta praktyka jest praktykowana w ponad 70 krajach świata, w tym również w Stanach Zjednoczonych na przykład. Stało się tak ze względu na to, że badania pokazały, że kwas foliowy ma wpływ na tak zwany rozszczep kręgosłupa, czyli skorzenie, na które noworodki czasami jak powiedzieć, nabywają, prawda? I żeby zapobiec temu, kwas foliowy, nawet dzisiaj, gdybyśmy poszli i zamówili pizzę zrobioną na białej mące, to nawet w tej mące byśmy mieli kwas foliowy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli odżywiamy się dietą, no, którą nazwalibyśmy zdrową dietą, nie powinniśmy mieć problemu z należytą ilością, czy spożywaniem należytej ilości kwasu foliowego. Co nam zostaje? Zostaje nam jedna witamina. Jak ją nazywamy? Witamina B12. Witamina B12, prawda? Witamina B12. Problem jeszcze polega na tym, że naturalnie rzecz biorąc, witamina B12 znajduje się w produktach, które my jako dietetycy zalecamy, żeby ludzie spożywali jak najmniej. Czyli na przykład mięso. Mięso zawiera witaminę B12. Ale najlepiej, szczególnie tak zwane mięso czerwone, czy tak zwane mięso przetworzone, lepiej je odrzucić, prawda? Inne rzeczy, czy produkty zwierzęce również są źródłem tej witaminy. Jak pokazałem Państwu wcześniej, przynajmniej 32% i przynajmniej około połowa, 32% mężczyzn i około połowa kobiet w Polsce nie spożywa dostatecznej ilości tej witaminy. A więc witamina B12 w takich społeczeństwach, które spożywają wystarczającą ilość witaminy B6 i kwasu foliowego, odgrywa największą rolę, jeśli chodzi o stężenie homocysteiny. Ok? Do tego dojdę za chwilę, ok? Za chwilę do tego dojdę. Na razie chciałbym Państwu pokazać, jaki może mieć podwyższony poziom homocysteiny na nasze zdrowie. Bo ja chciałbym Państwa przekonać do tego, że to, o czym będę mówił na sam koniec, w sensie praktycznych zaleceń, co z tym fantem zrobić w tym momencie, ok? Jest istotne. A więc zobaczmy na to, jaki wpływ na zdrowie ma podwyższony poziom homocysteiny, ok? Popatrzmy. Każdy wzrost o 5 mikromoli na litr poziomu homocysteiny podwyższa ryzyko powstania choroby wieńcowej o około 20%, niezależnie od tradycyjnych czynników wpływających na tę chorobę. Okay? Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, czy zauważyli jedną rzecz z tego cytatu, dlatego to podkreślę. Mowa tutaj jest o czym? O niezależnym czynniku od tradycyjnych czynników wpływających na chorobę wieńcową. Co mam na myśli w tym momencie? Gdy mówimy o tradycyjnych czynnikach wpływających na powstanie choroby wieńcowej, to mówimy o takich rzeczach jak palenie, nadciśnienie, poziom cholesterolu, kontrola glukozy we krwi, spożywanie należytej ilości owoców i warzyw, masa ciała, stres, okay? Aktywność fizyczna, to są tradycyjne czynniki wpływające na powstanie choroby wieńcowej. Innymi słowy, jeżeli ktoś nie spożywa należytej ilości owoców i warzyw, jeżeli ktoś jest otyły, jeżeli ktoś pali, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, jeżeli ktoś ma wysoki cholesterol, to
Ta osoba ma co? Ma wysokie ryzyko powstania choroby wieńcowej, prawda? I ja sądzę, że w czasie, czy w ramach tej działalności klubu zdrowia tutaj, o tym już Państwo uczyliście się, prawda? Ale zwróćmy uwagę jeszcze raz, że homocysteina jest niezależnym od tych tradycyjnych czynników, która może mieć wpływ na powstanie choroby wieńcowej. Oznacza to, że ja mogę spożywać zdrową dietę, ja mogę nie palić, ja mogę nie być osamotnioną i tak dalej, ale jeżeli co, jeżeli mam podwyższony poziom homocysteiny, co może mieć miejsce w przypadku niskiego poziomu witaminy B12, to pomimo tego mogę mieć co, może powstać u mnie choroba wieńcowa. Faktycznie miałem kiedyś wykład u Marzec w stanie Charlotte w północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Miałem dwa wykłady w sumie i w przerwie między jednym a drugim wykładem podeszło do mnie małżeństwo. Wyglądali może 75 lat gdzieś. I ten pan powiedział mi: nigdy w życiu nie jadł mięsa. Był wegetarianinem od procentu. A potem mi powiedział, że miał bypass. A następnie zapytał, dlaczego ja musiałem mieć bypass. Nigdy w życiu mięsa nie spożyłem. Nie było tyłu, nie palił i tak dalej, nie? Wegetarianie czy weganie są w tej grupie osób, które spożywają małą ilość witaminy B12. A w związku z tym mogą mieć podwyższony poziom homocysteiny i pomimo tego, że odżywiają się dobrze, pomimo tego, że wegetarianie na ogół nie palą, prawda? Pomimo tego, że mają raczej zdrowszy styl życia, czy zdrowszy życia, mogą pomimo tego, może u nich powstać choroba wieńcowa. Idźmy dalej. W jaki sposób hiperhomocysteinemia podwyższa ryzyko chorób układu krążenia? Popatrzmy, znów kolejne, ja mam taki styl, kiedy ja mam wykład, że chcę, żeby uczeni, którzy opublikowali wyniki badań, sami mówili do nas, okej? Okay? Dlatego będziemy czytać różnego rodzaju cytaty. Istnieją, zwróćcie Państwo uwagę, co jest napisane, istnieją co? Istnieją silne dowody, okej? Okay? Nie jest mowa o jakimś tam jednym jakimś malutkim badaniu gdzieś tam przeprowadzonym, prawda? Istnieją silne dowody epidemiologiczne łączące homocysteinę z miażdżycą. Homocysteina stymuluje całą gamę procesów sprzyjających powstaniu miażdżycy, w tym zapalenie tkanek, zakrzepicę naczyń i obumarcie komórek nabłonkowych. O czym tu jest mowa? Kiedy popatrzymy na anatomię naszych tętnic, nasze tętnice zbudowane są z trzech tak zwanych błon. Tutaj to jest pokazane. Błona zewnętrzna, środkowa i błona sprężysta. Okay? Dalej, błona sprężysta pokryta jest tak zwanymi komórkami nabłonkowymi. To, co ten cytat nam mówił, jest tym, że gdy mamy podwyższoną homocysteinę, to ta podwyższona homocysteina może spowodować, że te komórki co? Że coś się z nimi złego zacznie dziać. Prawda? A jeżeli coś się złego zacznie dziać z tymi komórkami, które wyścielają tą wewnętrzną błonę naszych tkanek, to może to doprowadzić do tego, co jest tutaj zilustrowane na tym miejscu, czyli do czego? Do powstania miażdżycy w naszych naczyniach krwionośnych. Okay? To jest to, o czym mówił między innymi ten cytat. Dalej popatrzmy. W naszym badaniu, ci uczeni mówią, wydaje się nam, że jako pierwsi wykazaliśmy, że homocysteina jest częścią zaawansowanych blaszek miażdżycowych i że ilość homocysteiny jest wyższa w tkankach z depozytem wapnia. O czym ten cytat mówi? Okay? Teraz Państwu wyjaśnię. To, o czym mówi ten cytat, to to, że my wiedzieliśmy już do tego czasu, kiedy zanim to badanie zostało opublikowane, że te blaszki miażdżycowe składają się z tłuszczów, cholesterolu i innych substancji, okay?
ci uczeni mówią, że my wykazaliśmy po raz pierwszy, że co? Że niezależnie czy oprócz tych różnych składników w tych blaszkach miażdżycowych znajduje się również co? Znajduje się homocysteina. Dlatego mówię, że jest to czynnik jaki? Jaki? Mówiliśmy? Niezależny od tych innych, prawda? Czyli nawet jeżeli mamy niski poziom cholesterolu, niezależnie od tego, podwyższona homocysteina nam się co zrobi? Nam się znajdzie o w tych złogach miażdżycowych, prawda? Dalej ten, co ten cytat mówił, to Państwu pokażę. Popatrzmy, tutaj mamy wykaz, który mówi, że im wyższe jest stężenie homocysteiny, zobaczmy, tutaj mamy 0, 5, 10, 15 i tak dalej, a więc im homocysteina wzrasta, tym co? Tym wzrasta również co? Ilość minerałów w aorcie. Pytanie, co może się stać, gdy my zaczniemy odkładać, że tak powiem, minerały w aorcie? Stwardnienie, dokładnie. Państwo słyszeliście taki zwrot, stwardnienie tętnic, prawda? Stwardnienie tętnic, dokładnie. Okay? Kolejne pytanie. Jak Państwo myślicie, jeżeli my zaczniemy odkładać minerały w naszych tętnicach czy naczyniach krwionośnych, czy jest możliwe, że to samo ma miejsce w naszych nerkach, w naszej wątrobie, w naszym mózgu, w innych tak zwanych miękkich tkankach naszego ciała? Jak najbardziej, prawda? Okay? A więc znowu na wiele czynników, czy z różnej strony, niezależnie z której strony popatrzymy, gdy mówimy o czym? O podwyższonym stężeniu homocysteiny, to co? To jest, mówimy o czymś negatywnym dla naszego zdrowia. Prawda? Okay? Jaki wpływ może mieć zaniżony poziom witaminy B12 lub podwyższony poziom homocysteiny na występowanie innych problemów zdrowotnych? Innych niż co? Niż miażdżyca, prawda? Niż choroby układu krążenia. Okay? Popatrzmy. Po pierwsze, osteoporoza. Tutaj mamy porównanie ryzyka złamań między grupą osób z niższą czy najniższą homocysteiną w porównaniu do tych z najwyższą homocysteiną. Jaka była różnica? Grupa osób z najwyższą homocysteiną miała o 100% wyższe ryzyko złamań spowodowanych osteoporozą. I przeczytajmy ten cytat. Podwyższony poziom homocysteiny wydaje się być, co tam jest napisane? Silnym. I dalej? I niezależnym czynnikiem wystąpienia złamań osteoporotycznych wśród starszych kobiet i mężczyzn. Zwróćmy uwagę, niezależnie od czego? Niezależnie od tych innych tradycyjnych czynników, o których my wiedzieliśmy, że mają wpływ na łamanie się kości. Okay? A więc podobnie, tak jak mówiliśmy o homocysteinie w kontekście chorób krążenia. Popatrzmy dalej. Spadek funkcji poznawczych. Okay? Tutaj mamy badanie, które nam pokazało poziom witaminy B12, a stopień zaniku mózgu, tak zwana atrofia mózgu. Czyli w miejsce, gdzie kiedyś była tkanka mózgowa, teraz mamy co? Płyn. Okay? I zwróćmy uwagę, że w porównaniu do osób, które w surowicy krwi przeciętnie miały poziom witaminy B12 większy niż 386. Okay? Osoby, których poziom wynosił mniej niż 308, miały o ponad 6 razy szybszy poziom zaniku mózgu, czy tej atrofii mózgu. Okay? Zresztą pokażę Państwu na bazie jeszcze innego badania. Nie tłumaczyłem to, bo to w tym momencie jest nieistotne dla nas. Istotne jest to, że w tym konkretnym badaniu podzielono grupę osób na dwie grupy. Jedna grupa otrzymała suplement witaminy B12, witaminy B6 i kwasu foliowego. Czyli tych składników, o których mówiliśmy, że co, jaki mają wpływ? Mają wpływ na obniżenie homocysteiny. Okay? Druga grupa nie otrzymała żadnej terapii. To była tak zwana grupa placebo. Okay? I pokażę Państwu, co się stało w przypadku konkretnych osób w tych dwóch różnych grupach. A więc tutaj mamy po lewej stronie zdjęcie mózgu kobiety z grupy placebo w wieku 79 lat.
Poziom homocysteiny u tej osoby, na początku badania wynosił, Państwo widzicie, 22 mikromole przez litr, prawda? W przeciągu 2 lat trwania badania jej poziom homocysteiny wzrósł o 8 mikromoli. Okay? Atrofia mózgu wynosiła 2,5% w skali roku. W porównaniu do tej osoby, tutaj mamy po prawej stronie zdjęcie mózgu osoby, która otrzymała te suplementy. Ja tutaj mam błąd, przepraszam. To nie jest placebo, tylko w tej grupie aktywnej terapii, czyli ta osoba, która otrzymała suplementy. Okay? Osoba miała 72 lata. Jej poziom homocysteiny na początku badania wynosił ile? 24. Popatrzmy, że no praktycznie był taki sam jak ten tej drugiej pani, prawda? Ale w przeciągu roku zmalał ten poziom o 12, czyli co? O 50%, tak? Atrofia mózgu wyniosła ile? 0,46%. U jednej pani 2,5, u drugiej 0,46. Kiedy popatrzymy na te miejsca zaznaczone kolorem, a więc tutaj mamy niebieski, tutaj jakiś tam pomarańczowy, tu znów niebieski, żółty i tak dalej, okay? To wszystko jest atrofia mózgu. To wszystko jest, są miejsca, gdzie mamy płyn zamiast tkanki mózgowej. Okay? Kiedy popatrzymy na to zdjęcie, no tych kolorów jest znacznie mniej. Gdybyśmy podzielili 2,5% przez 0,46, wiecie Państwo, jaka to jest różnica? 5,4 mniej więcej. Okay? Czyli ta pani z grupy placebo miała o 5,4 razy szybszą atrofię mózgu w porównaniu do tej drugiej pani, która otrzymała suplementy tych witamin. Okay? Inne schorzenie. Okay? Depresja. Może znów nie będę wchodził w tym momencie w te szczegóły, ale popatrzmy na to, jaką obserwację tutaj ci uczeni, którzy przeprowadzili to konkretne badanie, mieli. Spośród naszych 409 pacjentów z organicznym zaburzeniem psychicznym tylko 4 pacjentów byłoby zdiagnozowanych z niedoborem witaminy B12 na bazie jej poziomu w surowicy krwi. Podczas gdy rzeczywiście, czy w rzeczywistości, 30 z tych pacjentów, z tych 409 pacjentów, miało patologicznie niski poziom witaminy B12 w płynie mózgowo-rdzeniowym, który, jak wykazano, można skutecznie leczyć metodą pozajelitową. Okay? A więc to, mało, że możemy mieć niski poziom w strumieniu krwi, prawda? To się przekształca na co? Na niski poziom w naszych komórkach, w tym na niski poziom w naszym mózgu. Okay? Dalej popatrzmy na kolejną ciekawą obserwację tych samych uczonych. Sugeruje się ponadto, że znaczna liczba pacjentów jest sklasyfikowana i leczona jako mających zaburzenie dystymiczne, to jest rodzaj depresji, i poddanych drogim metodom leczenia w instytucjach psychiatrycznych, podczas gdy w rzeczywistości pacjenci cierpią z powodu niewykrytego organicznego zaburzenia psychicznego, któremu sprzyja lub jest przyczyną niedoboru witaminy B12 w mózgu. Odnosi się to do depresji poporodowej i potencjalnie toksycznej depresji neurastenicznej. Okay? Ja w tej książce, o którą Państwo widzieliście na początku, na temat witaminy B12, opisałem kilka przypadków osób, które były na różnych lekach antydepresyjnych i nic im to nie dało. Nie miały żadnej zmiany. A potem po jakichś tam latach cierpienia zbadali, że mieli niski poziom witaminy B12. Otrzymali zastrzyk witaminy B12, potem otrzymali suplement witaminy B12. W jednym przypadku konkretnie w przeciągu miesiąca stan depresyjny zupełnie zanikł. Okay? Także depresja jest kolejnym takim problemem, który może powstać wskutek właśnie niedoboru witaminy B12. Okay? Wspomniałem o tym, że czy to badanie mówiło o tym, że zmierzenie poziomów surowicy nie było wystarczającym, żeby jak powiedzieć, nie zbadać, tylko zdiagnozować, prawda, niektóre osoby, które miały niski poziom czy niedobór, jeśli chodzi o mózg. W takim razie, jaki powinien być poziom witaminy B12? Okay? To jest pytanie, na które teraz chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie. Okay?
Okay? W Polsce może to jest różnie w różnych rejonach, ale ja tam, gdzie moja mama mieszka, moja mama mieszka między Gniezdem a Toruniem, Państwo słyszeliście o Szlaku Piaskowskim, mała miejscowość Strzelno, tam mieszka moja mama. I ja, gdy przyjeżdżam do Polski, to raz na jakiś czas tam sobie sam robię badanie witaminy D12. I normalny przedział, czy za normalny przedział uważa się poziom witaminy D12 w surowicy jako między 189 a 883. Zwróćmy uwagę na te jednostki. Pikogramów przez mililitr, ok? 189 pikogramów przez mililitr, czyli ta dolna granica, to 138 pikomoli przez litr, bo my możemy mierzyć witaminę B12 w surowicy albo jako pikogramy, albo jako pikomole, ok? Zamieniłem to na pikomole z konkretnej przyczyny, ok? Widzę, może zanim pójdę dalej, widzę, że niektórzy z Państwa robicie notatki i robicie zdjęcia slajdów. Ja bardzo chętnie udostępnię kopię tego, ok? Nie wiem, czy macie e-mail, czy coś takiego, czy może na stronie internetowej. Jakbyście Państwo chcieli, nie ma żadnego problemu, także będziecie mieli te wszystkie dane dla siebie, ok? Popatrzmy, gdybyśmy zastosowali to, czy może zastosowali złe słowo, gdybyśmy nanieśli tą dolną granicę normalnej witaminy B12, ok? Na ten schemat, tutaj na ten wykres, to tutaj ta purpurowa linia oznaczałaby, gdzie ona by przypadała na tej skali, ok? Ale co ciekawe, tutaj widzimy, że dojdę może do tego. Tutaj widzimy, że żeby utrzymać poziom homocysteiny, tutaj mamy poziom homocysteiny, poniżej 10, okay, potrzeba nam jest co? Potrzeba nam jest poziom w surowicy, no gdzieś około 330. Okay? Czyli to, co w Polsce uważa się za dolną, normalną granicę witaminy B12 w surowicy, jest o kilka razy niższy niż poziom, który jest nam potrzebny do czego? Do tego, żeby utrzymać homocysteinę na takim poziomie, żeby ona nie powodowała może jakichś większych problemów przynajmniej. Okay? Poziom normalny, jeśli chodzi o homocysteinę, powinien być poniżej 10, a nawet niższy. Gdy mówimy na przykład o dzieciach, to nawet w przypadku, gdy dzieci mają poziom homocysteiny ponad 8, mówi się o tym, że mają już podwyższony poziom homocysteiny. A więc nawet w przypadku dorosłych, jeżeli to będzie niższy niż 8, będzie to lepszy jeszcze poziom, jeśli chodzi o, jak powiedzieć, kwestie zdrowia, jaki ten poziom homocysteiny będzie miał wpływ na nasze zdrowie. Popatrzmy dalej. Znów jest cytat z polskiego badania. W latach 2003 do 2005 w ramach wieloośrodkowego ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności zbadano reprezentatywną losową próbę mieszkańców Polski w wieku 20 do 74 lat. W badaniu początkowym, oprócz innych czynników ryzyka choroby układu krążenia, Państwo widzicie, jakiej grupy respondentów, oznaczono stężenie homocysteiny metodą taką, ok? Obserwację z przeżycia tych osób przeprowadzono do końca 2009 roku. Popatrzmy, ryzyko umieralności ogólnej to oznacza, że nie z konkretnej choroby, czy choroby wieńcowej, czy raka, czy innych, tylko po prostu ktoś umarł niezależnie od przyczyny, ok? Z powodu chorób układu krążenia było statystycznie wyższe u osób w trzecim w porównaniu do pierwszego tercyla. Tercyle to znaczy, że tą całą grupę osób podzielono na trzy grupy według poziomu homocysteiny. Czyli u tej grupie z najwyższym poziomem homocysteiny to była grupa o poziomie takim, czy wyższym niż 10,5. Okay? A grupa z najniższym poziomem to była grupa z homocysteiną poniżej
8,2. Ryzyko zgonu ogółem i z powodu chorób układu krążenia po uwzględnieniu wieku, płci, palenia, nadciśnienia wskaźnika masy ciała, całkowitego cholesterolu, poziomu glukozy i poziomu, jest taki wskaźnik, się nazywa wskaźnik zapalenia wewnątrz tkanek, ten ostatni czynnik, wynosiło 1,8 i 1,9. To 1,8 odnosi się do zgonu z ogólnych przyczyn, okay? Czyli osoby z tą najwyższą homocysteiną miały o 1,8 razy wyższe ryzyko śmierci z przyczyn ogólnych w porównaniu do tych z najniższą homocysteiną, a w przypadku choroby wieńcowej o 1,9 razy. Dlatego poziom homocysteiny powinien być utrzymany na poziomie poniżej 10, a może nawet i niższy. Okay? Ja mówię o tym celowo, bo chciałbym zachęcić Państwa do czego? Do tego, żebyście Państwo zmierzyli sobie swój poziom homocysteiny. Żebyście poszli do swojego lekarza, czy w Polsce nawet nie trzeba widzieć lekarza. Można pójść do recepcji, poprosić o to, o zmierzenie tego czy tamtego, prawda? Tam, gdzie moja mama chodzi i gdzie ja idę, żeby sobie zmierzyć, badanie homocysteiny kosztuje 60 zł. Badanie witaminy B12 kosztuje 20 zł. W różnych rejonach Polski kosztuje to mniej lub więcej. Okay? Ale jeżeli Państwo zmierzycie sobie swój poziom homocysteiny, to nie chciałbym, żebyście Państwo otrzymali telefon od lekarza czy lekarki, i który Wam powie, jest ok. Dlaczego? Dlatego, że to jest ok, może być na bazie, czy ten poziom jest powyżej 15, czy nie. A jaki powinien być? Powinien być poniżej 10. Czyli my mamy prawo, żeby uzyskać kopię wyników badań, prawda? I wtedy sami możemy sobie to zinterpretować. Okay? Dalej, poziom witaminy B12 powinien wahać się między 500 a 750 picomoli przez litr. I gwarantuję Państwu, że większość z Państwa ma niższy poziom. Okay? Dlatego za chwilę dojdę do praktycznych praw. Co z tym planem zrobić w tym momencie, żeby utrzymać ten poziom w takim poziom. Okay? Podsumujmy to. Okay? Proces starzenia się powiązany jest z niedoborem witaminy B12 i podwyższonym poziomem homocysteiny. Niski poziom witaminy B12 i podniesiony poziom homocysteiny podnosi ryzyko powstania takich chorób jak choroby krążenia, osteoporozy, demencji, choroby Alzheimera, zresztą mówiliśmy również o atrofii mózgu, prawda? Depresji. Zresztą innych kwestii, na przykład może powodować, jak powiedzieć, utratę dziecka, myślę o kobietach w ciąży. Może powodować również wrodzone rany, wrodzone schorzenia na przykład. Wiele innych rzeczy. Ja nie mam czasu po to, żeby mówić o wszystkich. Okay? Ok, dalej idźmy. Przyjmowanie suplementu witaminy B12 zalecane jest wszystkim osobom po 50 roku życia. Okay? Więc to nie jest jakieś moje zdanie. W Stanach Zjednoczonych jest Instytut Medyczny, tak się nazywa. Institute of Medicine. To jest taka oficjalna agencja, która ustala zalecenia dietetyczne. Okay? I możemy w tym dokumencie tej agencji przeczytać, że każda osoba po 50 roku życia powinna przyjmować suplement witaminy B12. Dlaczego? Ze względu na te zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, związane z wydzielaniem się kwasu żołądkowego i czynnika wewnętrznego itd. Okay? Ja mam takie wrażenie, drodzy Państwo, że przynajmniej niektórzy z nas tutaj już są po 50 roku życia. Tak? A więc to zalecenie nie będzie adekwatne tylko gdzieś tam do jakichś tam Amerykanów. Będzie to adekwatne również może i dla Państwa. Proszę? Lekarz się nie zgadza, tak? Lekarz najprawdopodobniej nie jest świadomy tych zaleceń. Okay? Dalej, dawka suplementu zależy od wieku. To jest takie trochę płynne, jeśli chodzi o dawkę suplementu. Dlaczego? Dlatego, że
Każdy z nas ma inny styl życia, okay? My możemy mieć osobę, która ma 70, a ta osoba tak naprawdę biologicznie może mieć tylko lat 60, prawda? Ze względu na zdrowy styl życia. A w przeciwieństwie, kiedy mówimy o osobie, która może mieć lat 70, i ta osoba pali, pije, jest otyła i tak dalej, to biologicznie ta osoba może już mieć lat 80, prawda? Dlatego to, co ja zalecam, ja podaję Państwu takie zalecenie ogólne. Warto jest sobie przynajmniej raz na jakiś czas zmierzyć poziom witaminy B12 i skorygować te ogólne zalecenia, które ja Państwu przekażę na bazie wyniku badania. Okay? A więc tak, jeżeli, czy dla tych z Państwa, którzy są powiedzmy między 50 a 70 rokiem życia, ja bym polecił suplement o dawce 250 mikrogramów. Dla tych z Państwa, którzy już mogą być powyżej tego wieku, czyli powyżej 70 roku życia, suplement o dawce 500 mikrogramów, czyli razy wyższy. Być może Państwo myślicie, no zaraz, ale mówiliśmy o tym, że te zmiany procesu starzenia spowodują to, że ta witamina i tak nie będzie zaabsorbowana, prawda? Jeżeli weźmiemy suplement, to w suplemencie znajdują się znacznie wyższe ilości witaminy B12 niż to, co spożywamy pożywieniem dużym, prawda? Z diety. I nazywamy to efektem farmakologicznym, dlatego że w suplemencie dostarczamy bardzo dużą ilość tej witaminy. Państwo wspomniałem wcześniej, że w Polsce zalecenie mówi, że ile powinniśmy spożywać, Państwo pamiętacie? 2,4 mikrogramy powinniśmy spożywać, a ja mówię o jakiej dawce? 250, czyli około 100 razy więcej, lub 500, czyli około 2 razy więcej, tak? A więc ze względu na to, że dostarczymy tak dużą ilość tej witaminy, to część z tego, znikomy procent, zostanie zaabsorbowany z pominięciem tych kwestii, jak czynnik wewnętrzny, kwas żołądkowy i tak dalej, okay? A więc mamy korzyść ze względu na właśnie na te duże dawki. I znów ta dawka powinna być zweryfikowana, jeśli chodzi o to, czy jest właściwa, czy nie, a na bazie badania. Moja koleżanka, która prowadzi grupę zdrowia w Poznaniu, napisała mi w ubiegłym tygodniu o pani, która ma 90 lat, która brała suplement o dawce 250 mikrogramów. Dawka, o której ja myślałbym, że jest dawką za niską dla tej pani, ze względu na jej wiek, okazało się, że jej poziom witaminy B12 w surowicy wyniósł 2000. Okay? Ja mówię o jakim poziomie? 500 a 700, a do 750, prawda? Jej poziom był 2000. A więc mówię, każdy z nas jest inny. Te dawki mogą być, najprawdopodobniej będą dobre dla większości z Państwa, ale dobrze jest to, mówię, zweryfikować. Przepraszam, a jak jest napisane 4000? No 4000 to jest już duża dawka i w takim przypadku, jeżeli chciałby Pan taką dużą dawkę spożywać, to wtedy nie brać tego codziennie. Może brać to dwa razy na tydzień na przykład. Okay? Ale generalnie lepiej jest spożywać niższą dawkę i częściej niż wyższą dawkę i rzadziej. Ale jeżeli już ma Pan, to już Pan to kupił, wykorzystać to, prawda? Inna rzecz, dla tych z Państwa, którzy już jesteście w tym wieku, o którym ja mówiłem, że ta witamina, czy suplement tej witaminy jest zalecany, czy może Państwo jesteście wegetarianami, czy to nawet nie jeszcze wegetarianami, ale no blisko, prawda? Jakieś tam mięso może raz na jakiś czas, to dobrze byłoby i do tej pory Państwo nie braliście suplementu. Dobrze byłoby na początku wziąć może troszeczkę więcej, czy wyższą tą dawkę przez jakieś 2-3 tygodnie, żeby uzupełnić również zapasy, prawda? Bo my możemy, czy jesteśmy w stanie troszeczkę, jak powiedzieć, zmagazynować, tak? A potem zmniejszyć to do tej dawki, o której ja mówię, wiekowo byłaby adekwatna dla nas, okay? I to jest to, co dla Państwa przygotowałem dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem, jeżeli będę znał odpowiedź.